Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. W Tomaszowie, tak jak i w całym powiecie, do urn poszło niewielu obywateli. Niska frekwencja spowodowana była nie tylko brakiem zainteresowania wyborami, ale także tym, że po zmianie obwodów głosowania zabrakło rzetelnych informacji na ten temat. Wielu Tomaszowian odsyłanych było od jednej obwodowej komisji do drugiej. Część rezygnowała w ogóle z udziału w głosowaniu. Według urzędników wyborów w naszym powiecie nie zakłóciły żadne incydenty. Ostatnia z komisji przekazała protokół o godzinie 3 nad ranem. Głosowanie w lokalach obwodowych komisji wyborczych przebiegało bez zakłóceń. Również nie było przypadków zakłócania ciszy wyborczej. Frekwencja według danych Państwowej Komisji Wyborczej w mieście wyniosła 17,40%, w całym powiecie tomaszowskim 16,66%, zaś w województwie łódzkim 16,53%. Wyniki głosowania według danych PKW aktualnych w podziale na komitety wyborcze w Tomaszowie Mazowieckim przedstawia się w sposób następujący. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 43,40%, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 30,8%, Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy 7,62%, Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 5,26%, Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 4,84%, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 3,66%, Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina otrzymała 2,6%, Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 1,77%, Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 0,86%, Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia 0,52%, Komitet Wyborczy Partia Zieloni 0,40% oraz Komitet Wyborczy Samoobrona 0,13%. Jeżeli chodzi o głosy ważnie oddane na poszczególnych kandydatów w Tomaszowie Mazowieckim, również według aktualnych danych ze strony Państwowej Komisji Wyborczej, to przedstawia się ona w sposób następujący. Z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość najwięcej głosów otrzymał pan Janusz Wojciechowski, 19,65%. Następnie pani Anna Grabek z Tomaszowa Mazowieckiego, 2,07%. Z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska na pierwszym miejscu jest pan Jacek Sariusz-Wolski, 9,21%. Oraz pan Arkadiusz Gajewski, 4,34%. Z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy pani Weronika Marczuk 2,34%. Z Komitetu Wyborczego Nowa Prawica pan Adam Woch 1,71%. Z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Europa Plus Twój Ruch pani Agnieszka Łuczak 2,08%. Z PSL pan Dariusz Klimczak 0,65%. Z Komitetu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina pani Małgorzata Nowak 0,51%. Z Komitetu Wyborczego Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro pan Tadeusz Woźniak 0,42%. Z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowy pan Maciej Migus 0,36%. Z Komitetu Wyborczego Demokracja Bezpośrednia pan Aleksander Kwaśniewski 0,16%. Z Komitetu Wyborczego Partia Zieloni pani Izabela Desperak 0,05% oraz z Komitetu Wyborczego Samoobrona pan Andrzej Urbaniak 0,02%. Szanowni Państwo, na poszczególnych kandydatów z Tomaszowa Mazowieckiego oddano następującą liczbę głosów. Na panią Annę Grabek 454 głosy, na pana Arkadiusza Gajewskiego 953 głosy, na panią Agnieszkę Łuczak 457 głosów
oraz na panią Małgorzatę Nowak 111 głosów.